Hej, witam bardzo serdecznie. Na wstępie uprzedzam, że muszę mówić troszkę ciszej, ponieważ 5 minut temu wszedł event. Jest dokładnie poniedziałek, tutaj wam troszeczkę przesunę. Jak widzicie, ja mam angielski czas dodatkowo. Także myślę, że będę pierwszy, który nagrał na telewizję. Dobra, zaopatrzyłem się troszeczkę SL-ek jeszcze wczoraj na polski czas i właśnie chciałbym polosować. Myślę, że w ten sposób... Jeszcze ile to kosztują te losy? Czy stać mi tak? Nie, a gdy to wywalę? Dobra. Tak losujemy. Wow, trochę więcej niż się spodziewam jednak. Także widzicie, troszkę takie większe losowanie. Dobra, także pierwszy zaczniemy od tych za jedną esełkę. Odejmujące wyczerpanie, ładnie. Kolejna. Troszkę mało miejsca mam jak na te przedmioty. Będę otwierał troszkę szybciej, żeby nie tracić czasu. Muszę zaraz iść spać, także wiecie. Coś jest nie tak. Aha, bo to jest trzeci los, dobra. Hero złoto, nice. Kolejne. Ulepszenie, tutaj jakiś strój, zaraz zobaczymy jaki to jest. O, legendarny los, bardzo ładnie. Heroiczne błogosławieństwo, przyda się na expa czy coś takiego. O, mam błogo z sebekiem, także możecie zobaczyć, bardzo fajne błogo. Z pewnością się przyda. Czegoś dostałem, z czego nie wiem co. Chyba to, dobra, to też w sumie nieważne. Lecimy dalej. I znowu dostałem coś... A, walutę pewnie. Gdzie ja tutaj walutę trzymałem? Tutaj, 4, także... Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to waluta. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Nice, łuski i jakieś gówno. Dobra. Ulepszenie pancerza. Znowu coś. To na pewno nie jest waluta. Co to może być? TK10? Kurde, trochę się nie przygotowałem, nie powstydzałem tego wszystkiego. Od razu wszedłem na mapę, pierwsze co to poszedłem loterię zobaczyć. Dobra, nieważne. I leczenie podczas walki, no trochę tego mamy, jakoś zbytnio się nie przydaje. Dobra, legendarne. Gówno. Znowu gówno. O, to może być fajne, zobaczymy, jest stałe, także to mi się podoba. Gówno. To co to są? Wyzwania. O, to zaraz... Albo w innym odcinku może skoczymy sobie na wyzwania. Dobra, 3 heroiczne jeszcze lecimy. Wyzwanie depozytu. Przyda się z pewnością. O, legendarna runa. Bardzo fajnie. I ulepszenie. Dobra. Legendarny los. Owca. Ja może sobie tutaj pozrzucam troszkę tych itemów. O, widzę, że więcej tych błogosławień z lotwem. Także to może to było akurat nie coś z tego. Zrzucę trochę tego tutaj, żebyście widzieli bardziej, co tutaj dropłem. Okej. Wywołanie poczty, no nie jest źle. Później sobie też los na szczęśliwą ruletkę. O, to może być fajne. Może być fajne, zaraz zobaczymy, co to jest w ogóle. Aha, dobra, to jest los taki heroiczny. Okej, nieważne. Myślałem, że to jest coś dodatkowego, typu... Chyba kolejne błoga, mam już ich 20, także nice, ładnie, ładnie. Myślałem, że to będzie coś tak jak na evencie Margonem ostatnio. Co tym razem? Czy coś, czego się tutaj dopatrzę? Ciężko będzie. Nieważne. Lecimy dalej. Znowu coś, czego nie wiem co. Niebłogo. Co tutaj mogło spaść? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, co mi tutaj leci. Bo często właśnie jakieś dropy. Na nagraniu sobie na pewno zobaczę, co to było. Dobra, lecimy dalej. Legendarny los. Znowu nie wiem, co to było. Hajs. Poczta. Złoto. I dodanie wyczerpania. Także tak to wygląda. Tutaj troszkę tych temów. Dobra, nie ma lipy. Dobrałem jeszcze troszeczkę z ełek. Ogarnąłem troszeczkę tutaj w torbie. Tutaj niestety nie. Widzę, że dużo mi lotło
tych tutaj waluty z eventowej, także spoko. Dobra, ile mam SL? 4000. Nie wiem, czy się bardziej opłaca legendarne, czy heroiczne brać. Myślę, że będziemy w ten sposób. Też nie. Dobra, weźmiemy w ten sposób. Także będziemy zaraz otwierać, zobaczymy, jak to tam wygląda. To są za jedno, tak? Tak. Dobra, to nawet nie patrzę te za jedno, co to było, szczerze mówiąc, bo myślę, że nic takiego fajnego. Dobra, to jednak chcę zobaczyć. A, w ogóle co się połapałem. Patrzcie, co lata. Nie, to. Zwój ucieczki. Kurwa. Wow. Nice. To mi się strasznie podoba. Dobra, lecimy dalej. Heroiczne. Legendarna runa. Wow, nice. Zmienia twój wygląd na 4 godziny. Zaraz się poprzebieram jeszcze w te wyglądy, to zobaczycie, jak one mniej więcej wyglądają. Oczyszczenia przedmiotu. Co gry? Nie wiem, czy nie waluta. Widzę, że strasznie mało leci tej waluty, także myślę, że coś... Nawet nie patrzyłem, szczerze mówiąc, na te itemy, taki... O, nice, to mi się podoba. Tak szybko rzuciłem okiem na te itemy i widziałem tylko, że są... ilość uszyć jest. No, wykrywacz karosów nieco fajnie. No, spoko, powiedzmy sobie tak. No i to. A, plus chyba wyzwania. Dobra, także naprawdę ładnie. Tu mi się event akurat nie... raczej loterie póki co mi się podobają. Jeszcze tylko szybko rzucę okiem, tu są właśnie te itemy. A nie, to są za złoto, ty, to za waluty jeszcze nie widziałem. Tu jest też za złoto. Też różdżka od ognia. Wow. To będę musiał sobie załatwić. Pokupię myślę, że tego dużo. Chociaż to ma ilość 5, także trochę kiepsko. Mnóstwo jest tych NPC. Bardziej mnie tutaj ciekawi... nie ma. Bardziej mnie ciekawi, co jest za walutę eventową. Tak, także możemy na pewno zobaczyć, że to jest za walutę eventową, chociaż... to mnie zbytnio nie ciekawi. Czy tutaj? Ach, so. Po 30 co? A są znowu te gówniane itemy. Chyba, że jest coś jeszcze, także... mam nadzieję. Bo... To mi nie za bardzo odpowiada, bo nic ciekawego z tego nie ma. Nie wiem, tutaj na pewno są wyzwania, jeżeli chcecie, mogę szybko skoczyć na jakieś... A, chociaż... A, itemy za złoto, to też spoko. Dobra, te wyzwania to już sobie zrobię sam, chyba myślę, że nie ma sensu. Także zaraz uploaduję jeszcze ten odcineczek, także zaraz go zobaczycie. Także na razie do usłyszenia w kolejnych odcinkach tutaj z eventu. Mam nadzieję, że jutro coś nagram. Także póki co ja lecę jeszcze szybko z ten filmik zrenderuję i wam wrzucę i idę w kimę. Także do usłyszenia, na razie, trzymajcie się, hej.